sprawę, tak rozumiem, 16. W sprawie Sylwestra Montowy 2012 na rynku głównym w Krakowie. Powiem pani Ani, że 3 podpisy i 3 poza grupy rady do przeprowadzenia do przesiadu paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Pierwszej wnosi protest w sprawie odbietowania kompozytu, które jest prawem trwania od wielu lat bezprawnego sylwestra na rynku głównym. Paragraf drugi. Wnosi się do prezydenta o natychmiastowe odwołanie pomysłodawcy biletowania krakowskiego sylwestra. Paragraf 3. Uzasadnienie jest integralną częścią uchwały. Paragraf 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Kraków jest miastem tradycji. Nie można niszczyć wartości. Sylwestr na rynku głównym jest imprezą dla ludzi, przede wszystkim młodych, których nie stać na imprezy komercyjne. Trudno zgodzić się, że w czasie kryzysu w Krakowie musimy się uczekać do likwidacji tej imprezy w Krakowie. Rozszerzę to, że po prostu jak ktoś przyjdzie i dowie się, że może udział wziąć w dobrej zabawie, musi jeszcze zapłacić 5 zł za to, żeby wziąć udział. Bezpłatnie przyjdzie na rynek, ale będzie bierny. Chcąc wziąć udział w konkursie, musi zapłacić 5 zł. Budzi to szereg wątpliwości. Po pierwsze, że były różne konkursy ogłaszane w latach poprzednich. Nigdy nie było biletowania. Wszystko było za darmo. Spłacili sponsorzy. Dziwię się, że w tym roku Sylwester w Krakowie jest w takiej marnej rangi. Kiedyś była to wielka wizytówka miasta, reklama, telewizja publiczna i nie tylko, byli sponsorzy. Wrocławowi się udało, nie wydają ani grosza na organizowanie Sylwestra, który będzie największy w Polsce, przebił Warszawę i tam wszystko jest bezpłatnie, tam płacą sponsorzy. Czy nie było stać organizatorów na to, żeby znaleźć sponsorów, nawet żeby nagrodzić konkursy, a nawet nie wiadomo, jakie to konkursy i jakie to będą te nagrody, żeby zapłacili za to sponsorzy. Uważam też, że jeżeli raz tak pozwolimy, to za rok już nie będzie Sylwestra, albo w ogóle rynek odwrócą płotkami, będą brać tak jak normalnie w lokalu. No. Myślę, że powinniśmy się sprzeciwić i pani dyrektor KBF-u, pani Hebi, powinna dostać po głowie od pana prezydenta za taki głupi pomysł. Proszę państwa o przegłosowanie tego, bo myślę, że powinniśmy, chyba że w ogóle zlikwidujemy Sylwestra na rynku. Bardzo dziękuję. Pytania do referenta. Pani Anna Tyler. Mam zapytanie do paragrafu pierwszego i drugiego, ponieważ w pierwszym paragrafie wnosimy, ale nie wiadomo do kogo, protest w sprawie do prezydenta, przepraszam, w sprawie obiletowania konkursów sylwestrowych. Natomiast w drugim paragrafie wnosimy do prezydenta o odwołanie pomysłodawcy biletowania krakowskiego sylwestra. To my protestujemy przeciwko konkursom, czy przeciwko biletowaniu sylwestra? Biletowania sylwestra. Czy odwołanie osoby, która wymyśliła biletowanie. To powinna pani za to konsekwencje. Ale tutaj jest nieścisłość, bo w pierwszym paragrafie mamy o biletowania konkursów sylwestrowych, a drugie odwołanie pomysłodawcy, ale biletowania krakowskiego sylwestra, a nie konkursów sylwestrowych. Pani radna, mogę powiedzieć, pani wiedzi, że to nie powiedzi na końcu, pani teraz z kolei. Nie pasuje i czy nie można by położyć tych dwóch paragrafów w jednym? Przede wszystkim o biletowania konkursu, na biletowania krakowskiego z tego wynika, że jedno to jest konkursy, a drugie jeszcze dodatkowo za sylwestra. Bo tak naprawdę, żeby móc uczestniczyć aktywnie w Sylwestrze, to trzeba zapłacić za bilet. No. Dobrze, dziękuję. Odpowiedzi będą na końcu. Teraz radny. To znaczy, proszę państwa, ja powiem szczerze, ja nie wiem, czy państwo macie informacje od źródła, ale ja byłem na konferencji prasowej pana dyrektora Welczka w Teatrze Groteska, pani Darek, jak 2-3 dni temu. I była również pani Hebi. I z tego, co pan dyrektor Welczek tłumaczył, to ja odniosłem takie wrażenie i tak zrozumiałem, że ten 5-złotowy bilet jest warunkiem uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach towarzyszących Sylwestrowi i że to jest pewien wymóg formalny, nie wdając się w szczegóły, żeby tam ustawa o grach losowych i tak dalej nie czyniła temu jakiejś przeszkody.
Natomiast nie jest to, nie jest to warunek, że będzie mnóstwo różnego rodzaju nagród, natomiast że to nie jest warunek sine qua non uczestnictwa w Sylwestrze, że jeżeli ktoś nie kupi tego biletu za symboliczne 5 zł, to wcale nie oznacza, że on zostanie z tej imprezy na rynku wykluczony. Tyle tylko, że nie będzie brał udziału w losowaniu, nie wiem, płyt, weekendu w Krakowie i czegoś tam jeszcze. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo mi się ten pomysł tej imprezy spodobał. Państwo jeszcze o tym nie wiecie, że no, pewno nieświadomie i może z biedy uczyniono zadość naszej uchwale sprzed kilku miesięcy, mianowicie nie będzie strzelanych fajerwerków. Natomiast za to będą, natomiast będą wizualizacje mappingowe robione i będzie widowisko laserowe. Jak się dowiedziałem, na tę okazję już 6 grudnia przyjechał do Krakowa największy na świecie, jaki udało się multimedialny projektor zbudować, który no, komercyjna firma, która działa w Krakowie, no, będzie miała na swoim wyposażeniu. Natomiast również konstrukcja tego programu po raz pierwszy jest taka, że biorą w tym udział artyści krakowscy i cudzoziemcy, którzy osiedli w Krakowie. Nie będzie to mega gwiazdy, która przyjedzie ze świata, skasuje $500,000 honorarium i szczeli 2 fochy, bo bez fochów jest nieważna. I wydaje mi się, że ta... mam takie wrażenie, choć chciałbym się mylić, że ta uchwała to jest jakiś tam personalny psztyczek, bo ktoś kogoś nie lubi. Więc nie wiem, może ja źle myślę. Natomiast powtarzam, ja nie odniosłem wrażenia i nie odebrałem tego jako rodzaj dotkliwości w kupno tego biletu, czy tej karty wstępu, czy losu za 5 zł. Jak sobie przypominam na święcie... Wracam, proszę nie wychodzić, bo nie będzie... Ja nie wychodzę, na święcie ulicy Skałecznej też w swoim czasie była loteria i też tam, nie wiem, kupowano losy po 5 zł i nie podejmowaliśmy w tej sprawie żadnej uchwały. Natomiast co do biletowania imprez, bo pan Kozłonkiewicz przywołał tutaj miasto Wrocław. I proszę państwa, to nie do końca jest tak, że we Wrocławiu wszystko jest za darmo. Ja weekend majowy tamtego roku akurat spędziłem... To bardzo bym prosił o streszczenie... Skończę, tylko skoro spędziłem go we Wrocławiu. Spędziłem go we Wrocławiu. Proszę państwa, w ramach bicia gitarowego rekordu świata był wieczorem na Wyspie Słodowej koncert Aldi Meoli. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że jest to, wyspa jest zamknięta, a koncert jest biletowany. No posłuchać można sobie za darmo, natomiast żeby wejść na wyspę trzeba było zapłacić bilet wstępu. Tyle. Dobrze, że nie ma tak. Dziękuję. Radny Daros. Ja miałem kilka uwag do tej uchwały. Pan Jaszek mi w większości udzielił odpowiedź, tylko nadal jest niekonsekwencja, bo paragraf pierwszy wnosi w sprawie odbiletowania konkursu, natomiast w uzasadnieniu spowoduje to likwidację imprezy w Krakowie i ja nie widzę jakiej związek między odbiletowaniem konkursu, które będą w czasie Sylwestra, w związku z tym, że nie będzie jest to likwidacja całego Sylwestra. Czy to już pan Jacek wytłumaczył, że nie płaci się za wejście na sam? To jest parę domek, to trzeba tego tłumaczyć. No nie, no właśnie. No właśnie, lepsze paragrafy. Jeśli można, to jakby właśnie paragrafy, jeśli tylko wyjechowamy konkurs, to nie widzę nic sprzecznego. Natomiast jeżeli chodzi o paragraf drugi, przynosi się do prezydenta o natychmiastowym ostatnim konkursie podatki biletów krakowskiego Sylwestra, znaczy odpowiedzialny na urzędników podczerających po ja rozumiem, ale to jednak pan też tam odnosi się do tego, co powiedzia dla osoby przeciwników, pan raz jest na jakąś. Według mnie paragraf drugi jest stały, że to wykreślę. Nie, to nie jest. Nie, powiedzieć, że nie chce pan to nie dostać.
Zacznę od ostatniego. Powiem tak, odpowiedzialność za organizację sylwestra powierzył prezydent pan dyrektor Herbi, czyli krakowskiemu biorącym festiwalem. I tutaj nie widzę jakiejś sprzeczności. Co do kompletowania konkursu sylwestrowych, no mówiłem w uzasadnieniu, że to doprowadzi do likwidacji, bo więcej młodzi ludzi nie przyjdą. I tu już poniekąd odpowiadając panu radnemu Balcewiczowi. Młodzi ludzie jak będą wiedzieć, że nie mogą wziąć udziału w tym nie zabawia w konkursach, przemacanie z rynku, to zrezygnują, to nie zapłacą. Na piwo pytanie. Będą mogli wydać na piwo, czy na jakieś inne tego, na jeszcze na przykład nie na to. Co do odpowiedzi pana sugestii, to była pańska sugestia. Pod moim adresem co do osoby, że którejś osoby nie lubię, to jest pan w głębokim błędzie. Nie sugestia, tylko odniosłem takie wrażenie. No to... co innego jest moje wrażenie. Pan wrażenie, a ja nie odniosłem sugestia, bo powiedział pan to dobitnie. No więc dobrze, pańskie wrażenie jest mylne. Bardzo cenię i lubię pana dyrektora Węczka, współpracuję z nim od 17 lat. Organizowaliśmy obchody odsieczy wiedeńskiej, obchody bitwy pod Grunwaldem i wiele, wiele innych przedsięwzięć i tego. Nie z wszystkim się oczywiście z nim zgadzam, no i to czasami nie mówię. Co do tego, no niestety nie dane mi było być na konferencji prasowej w Teatrze Groteska, ale przeczytałem dokładnie w Gazecie Wyborczej wypowiedź pani dyrektor Herbin, pana dyrektora Beczka. Przeczytałem również dokładnie wypowiedź, duży wywiad w Dzienniku Polskim, jak i również w Gazecie Krakowskiej od 3 dni na pierwszych stronach wkładki krakowskiej i 3 numerach w tych gazetach, które podałem. Pan dyrektor i pani dyrektor się wypowiadają, chełpią się tego, że po 5 zł będą zbierać od wszystkich, którzy będą chcieli aktywnie uczestniczyć w sylwestrze na rynku. I to budzi mój problem, uważam, że tego nie powinno być. Powiedziałem również przy rozszerzeniu uzasadnienia, że były już takie konkursy i były to wszystko bezpłatnie, bo za to dawali sponsorzy pieniądze na nagrody. Nie wiem, jakie to będą konkursy, bo niestety pan dyrektor Berczyk ani pani dyrektor Henki nie chcieli zdradzić tajemnicy, chyba że panu zdradzili na konferencji prasowej, bo rozmawiałem tutaj również z panem Piotrem Tymczakiem, który też był na tej konferencji, też mam panie szereg możliwości. Pana Tymczaka na tej konferencji nie było, więc pan... Ale ktoś był, ktoś, ale powiedział, że... Ale nie, to proszę nie bardzo wyprosić. Mówił, że nie wie też. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mówiłem o Wrocławiu, ale nie mówiłem o innych imprezach, tylko mówiłem o Sylwestrze Anno Domini 2012. Również wiem te wiadomości z prasy, bo doniosła to prasa i również telewizji ogólnokrajowej mówiono, że największa impreza jest we Wrocławiu, na którą miasto Wrocław nie wydaje pieniędzy, bo jest z pieniędzy sponsorów. Chcę wierzyć tego. Wiem, że z budżetu miasta Krakowa na sylwestrę na rynku głównym jest przeznaczona kwota 1 000 000 zł. Gospodarzami będzie pan dyrektor Wleczek i nasza artystka, krakowski syn Aldona Jankowska. Świetna aktorka, gra świetną w tej chwili panuje sztukę komediową w ratuszu, na scenie w ratuszu. Jeżeli ktoś z państwa nie był, to zapraszam, chętnie możecie państwo zobaczyć, jest świetna aktorka. Myślę, że prowadzący to są bardzo dobry. Tylko mówię, zostaje zabita idea bezpłatnego sylwestra przywitania nowego roku na rynku głównym. I temu by przyświecał tego protestu. Proszę państwa, ja chcę powiedzieć dobitnie, ja niczego panu, panie Wojtku, nie sugerowałem, odniosłem takie wrażenie, że ta uchwała, przepraszam bardzo, napisana na kolanie, bardzo lekko i nie...
nie będę się na ten temat wyrażał. Natomiast pan używa nieprawdziwych argumentów do końca, bo we Wrocławiu jest konkurs, gdzie można wygrać Volvo S-Country, Volvo Country S40, najnowszy model. I żeby wybrać w tym ludziom, trzeba wysłać SMS za 3,69. Więc do Urzędu Miasta Wrocławia. Więc też nie jest to do końca prawda. Po prostu w Krakowie jest, nie wiem, inny konkurs, inaczej to zorganizowane. I też nie wszyscy, którzy przychodzą na rynek Starego Miasta Wrocławia, muszą w tym konkursie uczestniczyć. SMS-owy konkurs. Czy radny zgłasza poprawkę? Nie, ja uważam, że jedyna. Tak, no znaczy poprawkę w paragrafie pierwszym posła wnosi się to, jak dodaje się do prezydenta Krakowa. Dobrze, dziękuję bardzo. Głosujemy poprawkę. Kto jest za? 3, 6, 9, 10, 12. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? 0. Dziękuję bardzo. Głosujemy cały projekt uchwały. Głosujemy nad całym projektem uchwały. Kto z Państwa jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób jest przeciw. Kto się wstrzymał? Jest. Dziękuję bardzo. Przekazuję prowadzenie sesji.